Kochani, najważniejszy film w te wakacje, a możliwe, że nawet w całej mojej karierze. Kochani, słuchajcie uważnie. Chcę wam powiedzieć, że kobieta jak kocha mężczyznę, to kocha go nie tylko duszą, nie tylko sercem, ale także ciałem. U kobiety występuje jedność zarówno miłości duchowej, jak i uczuciowej, jak i fizycznej. To znaczy, kobieta nigdy nie współżyje z facetem, którego nie kocha. To znaczy, jeżeli kobieta uprawia seks, to uprawia ten seks po to, żeby przeżyć nirwanę, żeby ten samiec gatunku Homo sapiens, którego ona kocha w tym momencie, zabrał ją do raju. Zabrał ją ze sobą w krótką, co prawda, podróż, ale do raju, żeby ona przeżyła coś, co się nazywa orgazm. Czyli uwaga, bo teraz będzie trudne. Ja wiem, że niektórzy się będą od razu buntować, że czasami są inne przypadki, ale te inne przypadki to nie jest związek kobiety z mężczyzną, tylko samiczki gatunku Homo sapiens z samcem. Kobieta jest to samiczka gatunku Homo sapiens, która jest świadoma swojej wartości. No właśnie, jest świadoma swojej wartości i wie, czego w życiu chce. To znaczy, teraz będzie trudne, ale prawdziwe. Zazwyczaj to, co jest prawdziwe, to jest trudne, gdyż bywa odkrywcze. Chcę wam powiedzieć, drodzy panowie, że wniosek z tego wypływa następujący, że jeżeli kobieta uprawia seks z mężczyzną, to znaczy, że go kocha. Czyli wniosek drugi, jeżeli jesteś mężczyzną i uprawiasz z kobietą seks, a ona z tobą, to znaczy, że ona ciebie w tym momencie kocha. Jasne? A jak niejasne, to powtórzę jeszcze raz. Kobieta kocha tego faceta, tego mężczyznę, z którym uprawia seks. Nie innego. To znaczy, jeżeli chcesz być pewny tego, że kobieta nie będzie uprawiała z żadnym innym mężczyzną seksu, to ją rozkochaj w sobie. Jak będzie zakochana w tobie, to żaden inny mężczyzna nie będzie istniał tak długo, jak będzie cię kochała. No, natomiast jak chcesz wiedzieć, jak długo to jest do następnego orgazmu. Dlatego życzę ci, żeby ten następny orgazm był także z tobą.